sekcja rytmiczna musi być. Wtedy wiadomo, że rzeka żyje. Usia siusia, jest rapusia. Moje wiślane wędkarstwo spinningowe zostało zdominowane przez łowienie rap. Dlaczego tak się stało? No jako dzieciak czytałem wędkarską literaturę, no i cóż w niej było napisane? Boleń, ryba nieuchwytna, boleń, ryba nie do złowienia, jestem przekorą, zadziorą. I tak to się zaczęło. Pierwszą rapę złowiłem, jak miałem 10 lat. Rapę na własny użytek nazwałem bębniarzem rzecznej orkiestry, no bo gdzie się nad rzekę się słyszy i się widzi, że ta rzeka żyje. Jest to najbardziej widowiskowa ryba. Ani sandacz, ani klenie, ani jadzie, ani nawet sum, który pójdzie przez przelew i wyskakują takie kleniaki, jadziuny po kilo, po półtora, nie jest takim grajkiem jak rapa. Boleń to jest trochę ryba dla choleryków, a ja jestem cholerykiem. Boleń może albo przysiąść na kiju, albo zerwać przynętę, albo nie trafić przynętę. Nie ma czegoś takiego, że rapa niczym okonek dotknie, poniucha i nie wejdzie. Bzdura. Burtka do burtki idąca równolegle, czyli najlepiej jak tylko może być. Przykoska, niby piaskownica, niby nic ciekawego. Woda pewnie nie ma metra, ale w takich miejscówkach jest to żerowisko najczęściej kleni. Ale rapy też czasami korzystają z takich miejscówek. Kleniaczek z rantu. Dobra. I kleniątko trafione w nonio. Wraca sobie do wizerunku. Z racji na wiaterek, no nie jest to wietrzycho. Rapy są jeszcze cichutko, nie pokazują się, nie można ich tak wyczaić na oko. To warto obrzucać nawet niepozorne przykosy i co ciekawe, wcale nie typowo rapowymi przynętami, a kleniowym woblerkiem, bo złowi się i kleniaczka, a i trafi się rapka. Co do tej rapy jeszcze taka ważna rzecz. Jest to chyba najbardziej czytelna pośród wszystkich naszych ryb. Rapę jest widać, słychać, a czasami czuć na naszym wędzisku. Malutkie wahadełko zmieniłem i coś złowi, ale co? Nie wiem. Wojuję o to. Moi drodzy, ten odcinek zwie się Bębniarz Rzecznej Orkiestry.
a ja złowiłem bębniarzyka, który chodzi jeszcze do muzycznej podstawówki. O. Rapiątko, miniaturka. No, miniaturka już nie, ale malutka. I przywaliła maleńką wahadłóweczkę, która nieraz ratowała mi cztery litery. Bo większość drapieżników nie potrafi się jej oprzeć. Ale chirurg Krzysztof ma odrobinkę wprawy. Rapiątko wraca do Wisły. Nie uciekaj w tę stronę. Odwrotnie. Tam ląd, tam ludzie. Niedobrze. Uciekaj do swojej stołóweczki na przykosę. Mam rybę, ale nie jest to rapa. Tylko kleniaczek, który tak jak należy wziął na woblerka, na grubaska. O, grubaska Alaska, wiślany kleniaczek, który żeruje sobie tu, gdzie należy, czyli na przykosce, przy burtce, a wielokrotnie do tych żerujących kleniaczków podłącza się rapka, przywali właśnie w takiego typowo kleniowego woblerka, więc takie miejscóweczki trzeba obrabiać. A jako wypełnienie rapowania mamy kleniaki. Hopla! Przy łowieniu rap największym błędem jest uleganie podnieceniu i walenie w wody, walenie. Po co? Wielokrotnie źle poprowadzona przynęta potrafi skutecznie zniechęcić rapkę z danego miejsca do uderzenia w nasz wabik. Nie rzucać jest sztuką. Jak nie ma brań, to przy kosie też trzeba dać odpocząć. Nie walić, nie rzucać, niech woda odpocznie od przynęty. Chwila przerwy dla nabrania werwy. Wielokrotnie bywa tak, że po tej przerwie rybę się łowi w pierwszym rzucie. To nawet nie jest bębniarz, tylko to jest doboszyk. Malutki doboszyk, wypuszczamy go szybciutko, żeby został prawdziwym bębniarzem rzecznej orkiestry. Boleń nosi łacińską nazwę Aspius aspius. Taka trochę płytka, blada. No wiadomo, w języku polskim zwiemy go boleniem. Tutaj w okolicach Warszawy, na Urzeczu, starzy Wiślacy nie powiedzą nigdy w życiu boleń, tylko powiedzą rapa. Ja tak od dzieciaka mówiłem zawsze rapa. Złowiłem rapę, ale rapa wywaliła się na przykosie albo w warkoczu. Jeszcze posiada trzecią naszą rodzimą, notabene bardzo ładną nazwę. Jest to chwat. Ale śliczna nazwa. Chwat, chwacki, dzielny. Bardzo dobrze, bo jak to nazwa jak najbardziej adekwatna do charakteru tejże ryby. Czasami przy okazji łowienia chleni na przykosach, gdy liczę na rapkę, również, bo na bierze trafi się zamiast łososia dla ubogich, na przykosa istota niezbadana. O. Wiślany szczupaczek.
raczej na przykoskę. Przy łowieniu boleni gumowym ekspresem nie należy wzdragać się przed prowadzeniem przynęty z prądem. Nie bójcie się, prowadźcie szybko, rabka zdąży, rabka zdąży. Nie ma reguł. Rapa weźmie na kleniową baryłeczkę, a taki malutki klenik wziął na poplerek do rapowego, szybkiego prowadzenia. Dziwne, ale prawdziwe. Poplerek, który idzie jak błyskawica. Przeszkadzajkach, sandaczątko małe. I też wzięło na bardzo szybko prowadzony wobec. Proszę bardzo. Moim najczęstszym przyłowem przy rapowym ekspresie były sumki i sumy. Sandacz do domku, a ja do rapowania. Mały klenik z przykoski. Potrzebny szybki zabieg chirurgiczny. Bo pacjent na dwóch grotach. Proszę bardzo, do domu. Zacząłem od gumki. Gumki na 6-gramowej główce. Trochę mam mało zasięgu, więc zmiana dekoracji na woblerkę. Dalekosiężnego, tonącego, ale idącego powierzchu woblerka. Klejo podobnego. Bo tak na dobrą sprawę dieta wiślanej rapy składa się z uklei. Nie ma uklejki, nie ma rapy. Założyłem wirówkę, może klenikom poblerek się znudził i zobaczcie, na przykosie można złowić także garbuska. Tak jak mówiłem, przykosa istota niezbadana. Na przykosę weszła rabka, to wycofałem się, żeby nie spłoszyć po prostu swoim widokiem. Trzeba łowić z dalszego dystansu, cofnąć się. Wstyd. To już druga miniaturka. Kolejny klenik. Adekwatny wielkością do wielkości przykosy.
co przykosa, to przedszkole. Więc ja to chromolę i ewakuuję się dalej. Usia siusia, jest rapusia. Ale się zmyła. Zdarza się. Ktoś kiedyś nazwał mnie, kiedyś to było 25 lat temu, rapmeister. Dobrze, że nie zatytułowałem tego odcinka rapmeister, tylko bębniarz Rzecznej Orkiestry, bo wyszło na to, że jestem 4 litery majster, ale no łowi się te rybki różne, różniste, z reguły zbliżone do niedużych. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować odcinek właśnie pod tytułem Rapmeister i będę mógł wam wtedy więcej powiedzieć o łowieniu moich ukochanych rap. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień na opowieściach spychowych.